Tylko w Magdalence rozmawialiśmy z autentycznymi decydentami. Nie było tam wprawdzie Jaruzelskiego i Rakowskiego, ale był Kiszczak, który wiedział, jakie decyzje może podjąć. Byli też Sekuła i Kwaśniewski, upełnomocnieni przedstawiciele Rakowskiego. W Magdalence sprawy mogły się rozstrzygnąć i to była istota tamtych rozmów. Obecne wasze stanowisko przypomina właśnie o pozostałych facetach, który przewraca na siedzibę, nożą na kartę, zawiera portu i mówi, a teraz zapomnijmy o przeszłości. A no właśnie. Niż my. To nie jest nasz przedstawiciel. My jesteśmy młodzieżą. Ja już ci mówiłem, że nie mam nic do stracenia, nic do zyskania w tym kraju. Dlatego naszą bronią są demonstracje. Nie uważa pan, że Solidarność w tej chwili w jakiś sposób wspiera swoim autorytetem obóz rządzący, tak zwaną koalicję? Na to pytanie odpowiemy wtedy, kiedy będzie inna sytuacja polityczna. Nikogo nie wspieram. Pod niczym się nie podpisuję, stwarzam tylko możliwości, abyście wy to inaczej lepiej zrobili. Jest jeszcze inna alternatywa, już lekko o niej mówiłem. Nie ma żadnych rozmów. Zrywamy, no i tłuczmy się.